Jedną ze sztandarowych inwestycji na Podlasiu, które zostały oddane do użytku na początku tego roku, była droga, a właściwie odcinek drogi pomiędzy Białymstokiem a miejscowością Katrynka. Inwestycja kosztowała grube miliony, więc tak jak i wydatkowane na ten cel pieniądze potężne, powinna być również dobrze wykonana, zrobiona bez najmniejszych wad technicznych, tym bardziej, że za odbiór robót odpowiadały pewne służby budowlane, które kiedy dopiero podpisały protokoły odbioru robót, były wypłacane pieniądze za tą inwestycję dla wykonawcy, którym był i jest zresztą Strabag, jako że i ta firma robi część łączącą Wasilków z tą drogą, tak zwaną obwodnicę Wasilkowa. Popatrzmy więc, jak po kilku miesiącach funkcjonowania oddanego już odcinka drogi do użytku, jak on funkcjonuje, jak on wygląda. Na początku, a właściwie na przełomie maja i czerwca, mieliśmy potężne ulewy, które można powiedzieć były sprawdzianem technicznym tejże drogi. I cóż to się okazało? Ono się okazało, że już na etapie projektowania konstruktorzy zapomnieli o bardzo podstawowej rzeczy, że taka inwestycja powinna mieć kanały, kanalizację burzową, której nie zaprojektowano, więc wykonawca, chodzi tu o Strabag, jej nie wykonał. Obfite opady deszczu spowodowały podmywanie dróg, gdyż wód opadowych z korony jezdni żadna instalacja nie odprowadzała. No ale pomysłowość naszych rodaków nie ma granic i wymyślili lekarstwo na tą bolączkę. Otóż na całym odcinku drogi, ci co ją jeżdżą teraz, widzą dosłownie co 10 metrów zamontowane przy krawędziach jezdni rury drenarskie plackami betonu poprzyczepiane do krawędzi jezdni, które mają za zadanie odprowadzać wody opadowe z korony drogi. Kto za to odpowiada? Czy to będzie poprawione? Wątpię. Na chłopski rozum wykonać instalację burzową w istniejącej, już użytkowanej drodze, należałoby całą drogę, całą nawierzchnię zrywać. Przecież rury są umieszczone pod koroną jezdni. Także mamy kolejny bubel za potężne pieniądze, który de facto za kilka miesięcy, góra lat, okaże się, że jest niezdatny do użytku. Przejedźmy się teraz tą drogą, oddaną już do użytku, i zobaczmy, jak kolorowo wygląda krawędź tej drogi, gdzie dosłownie co 10 metrów są pomontowane rury drenarskie. No chyba, że tak zaprojektował projektant, a wykonawca to zrobił. Byłby to więc ewenement nie tylko na skalę krajową, ale i, można powiedzieć, światową. No cóż, kolejne pieniądze zmarnowane. Kolejne pieniądze, potężne pieniądze, wywalone dosłownie i w przenośni w błoto.